Słonie zjadają dziennie od 100 do 200 kg pokarmu, a do tego wypijają podobną ilość wody. Arbuz to jeden z ich przysmaków. Jest słodki, bogaty w węglowodany. Załatwia obie te sprawy naraz. Odżywia, a jednocześnie nawadnia organizm. Słonie mają przepastne otwory gębowe. Arbuz to dla nich jak dla nas winogrono. Miażdżą go w całości. Pojedynczy banan, choć smaczny, to stanowi jednak przekąskę zaledwie na jeden ząb. Dopiero cały kiść bananów stanowi jako taką przekąskę. W naturze słonie żywią się głównie trawą, liśćmi i łodygami. Soczyste owoce trafiają się rzadko, a zatem te bestie muszą jeść dużo, by odżywić ogromne ciała. Jak się zapewne domyślacie, wydalają także ogromne ilości odchodów. Dziennie do 100 kg, w zależności od rodzaju spożytego pokarmu. Produkują więc ogromne ilości nawozu i chociażby z tego tylko powodu słabo nadają się do trzymania w domu.